Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Jest możliwe keto rosło Twojej baga? Tak. Kiedyś już o tym wspominałem, że jest to możliwe, ale dzisiaj troszeczkę jeszcze całkiem inna, nieznana strona tego, którą powiem, ale na początku powiem, co już kiedyś mówiłem. Dieta ketogenna reguluje nam wagę. Czyli na przykład, jeżeli mamy nadwagę, to tą nadwagę nam zrzuca i wracamy do optymalnej wagi, jaką mamy mieć. Jaka jest zapisana w naszych komórkach. Taka, jak mamy mieć. Jeżeli teraz mamy niedowagę na przykład. Za mało wagi to tak, jest? Tak, za mało wagi. Tak, jak ty miałaś, jak wtedy za dużo owoców jadłeś i tak dalej i mało jadłaś, to zaczynała być niedowaga lekka. I wtedy, jeżeli ona weszła na keto, to przytyła troszeczkę. Po prostu organizm ustabilizował wagę, jaką powinna mieć. I taką się trzymał. Jednak teraz pojawia się taka mała grupa ludzi, bardzo mała grupa ludzi, która nagle na diecie ketogennej zaczyna tyć. I naprawdę tyć, że robi się nadwaga. Grubi się po prostu robią, jednym słowem. To jest bardzo mała grupa ludzi i jest to związane w sumie z jedną rzeczą, właściwie z dwoma. Jedna to może być taka, że po prostu jedzą za dużo warzyw, czy czegoś, coś do końca mogą nie robić optymalnie, jak jest. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest praktycznie tyle, co nieznana. Ponieważ część ludzi posiada pewną bakterię w jelitach. Ja nie jestem przekonany, czy ona się będzie tak samo po polsku nazywać, ale ja znam tylko jej zagraniczną nazwę i ona się nazywa Firmicutes. Firmicutes, czyli że ona po prostu fermentuje. To jest bakteria fermentacyjna. Dlaczego ta bakteria może stwarzać problemy dla nas? Teraz. To jest bardzo ważne teraz, ponieważ to się też odnosi częściowo do weganizmu, takiego typowego, gdzie następują braki energetyczne, ponieważ często wiele ludzi porównuje wtedy, mówi, ale popatrz, przecież goryl je tam same tam warzywa, owoce i nie wiadomo co tam jeszcze, czyli je tam wegańsko. Popatrz, jakie on ma mięśnie, popatrz, jakie on jest duży, jaką on ma siłę. Ale również ma bardzo duży brzuch. To swoją drogą, nie chodzi o to teraz, bo okay. On ma tam te zdjęcia i tak dalej. Ale goryl posiada florę bakteryjną, która składa się praktycznie w 90% z Firmicutes bakterii. Co te bakterie robią? Te bakterie to jest jedyna bakteria, która potrafi wyciągnąć, słuchajcie uważnie, która potrafi wyciągnąć energię, kalorie z błonnika wyciąga to. Coś, czego ludzie nie trawią normalnie, co przechodzi przez nas jak taka miotła i sprząta. Jednak część osób ma bakterie Firmicutes w środku w sobie. To może być około 10% nawet. Jeżeli będzie to już około 10%, to wtedy na diecie keto możesz tyć. Będziesz tyć na każdej innej, gdzie będzie błonnik w środku. Ponieważ ta bakteria Firmicutes będzie przeważać w pewnym momencie. I ona ci będzie wytwarzać węglowodany z błonnika w tym momencie. To jest troszeczkę skomplikowane. Ja się to staram naprawdę prosto wam tłumaczyć, żebyście to zrozumieli. I to jest właśnie efekt tego, dlaczego goryl na samych owocach, warzywach może uzyskać taką siłę, taką masę, czego ludzie nie uzyskają. Bo ludzie nie mają tyle bakterii Firmicutesa w sobie w środku. A jeżeli już mają te parę procent, to ci będą dobrze funkcjonować na weganizmie bez problemu, bo ta bakteria Firmicutes ich ratuje w tym momencie, że oni całkiem nie padną z wycieńczenia, bo wyciąga się energia z błonnika. Ale teraz jeżeli to przeważy, to zaczniemy tyć i będziemy się robić coraz grubsi. Co teraz zrobić na takim czymś? Jak się pozbyć tej bakterii? Może oczywiście dla niektórych ona będzie zbawieniem, bo będą mogli zostać na weganizmie bez problemu i przeżyć na tym. Ale dla niektórych może być to uciążliwy problem. Szczególnie jak się rozrośnie, bo wtedy można się zrobić grubasem nawet i na weganizmie.
totalnym, nie jedząc prawie nic, bo ona będzie cały czas fermentować energię z tego błonnika. Jest tylko wtedy jedna, jedyna opcja, co można praktycznie zrobić. To jest przejście na dietę karniwora. Wiem, przeciwność, całkowita przeciwność wszystkiego. Dieta 100% mięsna, ale tam nie ma ani grama błonnika i wytępi to całkowicie tą bakterię Firmicutes. Ona nie ma co fermentować tam wtedy. Tam też jest zero węglowodany. Nie ma też węglowodanów, czym ona również się żywi. To jest jedyna dieta, która jest w stanie zredukować tą florę bakteryjną Firmicutes i ustawić nam wagę taką, jaką będziemy mieli. W żadnej innej diecie to nie podziała, bo w każdej innej diecie jest błonnik. Ale na dieta karnivora również, proszę bardzo, pilnuj, kiedy wy używajcie mleka A1, mleka A2, ser od krów A1, bo też ser zawierają laktozę. Ja mówię tutaj teraz o takim czystym karniworze, 100% okay. Czystym karniworze, nie o dirty karniworze, okay. Tylko 100% czysty hardcore karnivor. Czyli tylko i wyłącznie mięso, nawet przypraw nie ma. Nawet nie ma przypraw, nie ma. Czasami sól, minimalnie. Jedyne, co jest dopuszczalne tam w tym. Pieprzu też nie ma. I tłuszcz. No tłuszcz, to wiadomo, to jest, to chodzi do tego, jakieś steki. Czyli przykładowo same steki jedzą wtedy. Nic innego, tylko steki. Koniec, kropka. Odrobinka soli może być, chociaż tutaj zdania też są podzielone, ponieważ jedni mówią, że tak, że można użyć, drudzy znowu mówią, że nie, ale to już jest kwestia indywidualna, mi się wydaje, że to już każdy musi sam ustalić, czy będzie używać, czy nie będzie używać. I też pochodzenie mięsa ważne będzie. Tak, i ciała pokazuje ten ludzie, albo oni potrzebują sól, albo oni nie potrzebują sól. Tak. Ciała pokazuje co i jak. Także to jest temat bardzo, bardzo ciekawy w tym. Przypuszczam, że dużo osób nie wiedziało tego, dlatego mam nadzieję, że teraz już wiecie, dlaczego goryl może być taki silny i mieć takie mięśnie, a dlaczego niektórzy ludzie no po prostu się rozlecieli na diecie wegańskiej totalnie. Widziałem takie przykłady. Strach się bać, jak to widzisz. Jak widzisz gościa, który ma ręce grubości mojego palca i on mówi, nie martwcie się o mnie, jeszcze takim głosem ledwie żywym. Ja jem dużo awokado i kokosa. No w tym momencie to jest dla mnie tragedia takie coś widzieć, bo to jest po prostu coś, co całkiem źle poszło w całkiem złą stronę i ten człowiek tego nie widzi dalej. Że się rozleciał, że już praktycznie nic z niego nie zostało. Ja miałam bardzo duży cięść. On mi mówił, twój zapach jest owocowy. To dla mnie było sygnał, co z tym jest tak o mój zdrowie. I ja jem tylko to. No, ludzie, którzy pachną owocami samymi takimi, to już może być taki stan przedcukrzycowy niestety. Słodki zapach ciała. To jest, może się cukrzyca czaić, dlatego trzeba mieć na to uwagę. Dobra, moi drodzy, także wiecie już, czemu możecie tyć na diecie keto. Macie po prostu za dużo bakterii Firmicutes. I tak jak mówiłem, jedyna droga, niestety, to jest całkiem odwrotność, to jest karnivor, żeby się tego pozbyć. Chyba, że po prostu wam to nie przeszkadza i możecie spokojnie te 150 kg dźwigać ze sobą, to wtedy po prostu zostajecie. Jak chcecie, to jest decyzja oczywiście wasza. Ja wam przedstawiłem fakty, jak to wygląda, dlaczego tak się dzieje, jakie są mechanizmy tego. Starałem się tłumaczyć najprościej, jak mogłem. Tak jak mówię o tej bakterii, nie wiem, czy ona do końca tak się po polsku nazywa. Nawet nie sprawdzałem, bo w sumie nie mam ochoty tego sprawdzać. Ważne, że wiemy, co to za bakteria i jak ona działa. To jest chyba najważniejsze, a jej nazwa to już tam według mnie palicho. W tym ja ją znam tylko i wyłącznie pod tą nazwą. Nie wiem, czy cokolwiek znajdziecie w polskim internecie na ten temat. Może być ciężko, przypuszczam, ponieważ to nie są informacje stąd, które ja mam, tylko z zagranicy. Jedne z najnowszych informacji. Kiedy weznajcie inny języków, zobacz również na ten język, który wy również umiecie. Tak jest. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. I już teraz wiecie, czemu nie jesteście tacy silni jak goryl. Do następnego razu. Pa.